Siemanko, dzisiaj kopnął mnie, a w zasadzie uderzył niebywały zaszczyt rozmowy z najlepszą polską pięściarką, bez podziału na jakiekolwiek kategorie. Waga, wiek, organizację, to wszystko bez znaczenia, jak siadasz naprzeciwko Ewy Piątkowskiej. Cześć Ewa. Cześć. Ewa, zacznę dosyć nietypowo wywiad, ale też widzom chciałbym pokazać pewną genezę i też ewolucję Ciebie jako sportsmenki w ogóle. Zastanawiam się, dlaczego ty porzuciłaś koszykówkę, wylatując do Stanów Zjednoczonych, no bo jeżeli ktoś jara się basketem i wylatuje za ocean, to jakby spełniał się jego American Dream jednak. Tak, tak, właśnie to było dziwne dosyć. Dziwne, tak. To było tak, że trenowałam koszykówkę w liceum, zaczęłam w ostatniej klasie podstawówki i później jeszcze w liceum przez 3 lata trenowałam. I wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy było tak, że właśnie do tego wieku można było trenować w tych drużynach juniorskich, natomiast później już trzeba było podjąć decyzję, czy trenuje się zawodowo, półzawodowo. No i stwierdziłam, że nie, że jednak, nie wiem, jakoś tak wtedy straciłam do tego serce i nie chciałam tego ciągnąć, więc już w klasie maturalnej nic nie trenowałam. No i po maturze wyleciałam do Stanów i tam akurat, jak trzeba było zaliczyć WF, tam jest o tyle fajnie na tych uczelniach, że nie zaliczasz takiego nudnego WF-u, tylko na przykład wybierasz sobie drużyny i rzeczywiście jesteś w tej drużynie, trenujesz, grasz w meczach, więc ja sobie tam wybrałam piłkę nożną i tenis. Okej, czyli jeszcze nowe sporty. Tak, w ogóle nawet w tej szkole, w której byłam, nie było żeńskiej drużyny koszykówki i jadąc tam wiedziałam o tym, jakoś tak miałam, nie wiem, może przesyt już po tylu latach, po tych wszystkich obozach i tak dalej, ale później zatęskniłam i teraz dalej czasami gram ze znajomymi, oglądam koszykówkę, więc to jest taka, powiedzmy, miłość na całe życie, chociaż miałam przerwę. No widziałem na nagrywkach do Prime'u, że cały czas coś tam pamiętasz i sobie w miarę radzisz. Natomiast jeżeli chodzi o Twoją przygodę z boksem, to trzeba powiedzieć, że to dość późno zaczęłaś, bo z tego co wiem, w wieku 22 lat była przygoda ze sportem amatorskim, później przerwa na rugby, więc w sumie nic nie wskazywałoby na to, że sięgniesz po te najważniejsze tytuły w boksie zawodowym. No to co zadecydowało o tym, że może nie do końca odnalazłaś się na rynkach amatorskich, no ale bardzo szybko osiągnąłeś w sumie sukces w zawodowstwie? Tak, w tym boksie amatorskim chciałam wystartować po to, żeby no, zrobić sobie taką rozbiegówkę przed zawodowstwem, bo to jest bezpieczniejsze, tam walczyło się wtedy, teraz też zresztą kobiety walczą w kaskach, te rękawice są miękkie, też jak się poniesie jakąś porażkę, to nie jest to koniec świata, bo właściwie zaraz są jakieś kolejne zawody, więc każdy prawie zaczyna od boksu amatorskiego, natomiast rzeczywiście w tym boksie amatorskim nie miałam dużych aspiracji, bo to nie jest mój styl, zawsze mi się podobał, bo ten fizyczny, taki ciężki boks zawodowy, gdzie są cięższe rękawice, gdzie walczy się bez kasku, gdzie są te walki dłuższe. Widzimy dużo, dużo więcej knockoutów. Więc niekoniecznie techniczne punktowanie tak, w boksie olimpijskim. Tak, właśnie, więc mój styl akurat zawsze pasował bardziej pod boks zawodowy, a że nie było wtedy łatwo przejść na zawodowstwo kobietom w Polsce, to miałam przerwę i nie wiedziałam, czy jeszcze wrócę do tego boksu, czy to się uda, czy rzeczywiście będę walczyła zawodowo, czy nie, ale jak pojawiła się okazja, to skorzystałam z niej i no, myślę, że to wykorzystałam. Nie w pełni, nie tak jak bym chciała, bo chciałabym zdobyć jeszcze więcej tych tytułów, walczyć na pewno więcej, stoczyć więcej pojedynków, ale też nie mogę narzekać, myślę, bo te tytuły, które zdobyłam, są naprawdę fajne i to już będzie ze mną na całe życie. To nasuwa mi się naturalne pytanie, czy jesteś spełniona w tym sporcie? Tak jak powiedziałam, częściowo, bo bardzo się cieszę, że zdobyłam to Mistrzostwo Świata, to był mój cel, kiedy zaczynałam w ogóle trenować, więc to jest niesamowite, że to mi się udało, natomiast niespełniona jestem pod takim kątem, że chciałabym stoczyć mniej więcej, no na około 10 walk więcej i no to się akurat nie udało i już raczej tego nie nadrobię. No właśnie, ja tak sobie przewijam w głowie Twoją karierę, bo była walka i na narodowym, były tytuły mistrzyni Europy, świata, była pewnie jedna z głośniejszych walk w sumie w historii kobiecego boksu w naszym kraju. Zastanawiam się, co jeszcze skłoniłoby Ciebie do powrotu do boksu zawodowego, czy są jeszcze jakieś takie drzwi, które Cię kusi, żeby w tym sporcie otworzyć? Tak, tak, dostaję cały czas propozycje i są to propozycje walk o Mistrzostwo Świata, więc to nie jest tak, że tych propozycji nie ma, to są naprawdę duże walki na dużych galach, głównie są to propozycje z Anglii, czasami ze Stanów, więc mogłabym wrócić, tylko akurat
No musi to się też zgadzać finansowo, bo nie jestem teraz w takim ciągłym treningu bokserskim, nie jestem już też tak bardzo głodna jak kiedyś, bo wiadomo, że na początku jakbym dostała taką ofertę, to byłby to zaszczyt i na pewnym etapie takich rzeczy się nie odmawia, no ale skoro już byłam mistrzynią, to teraz taka walka, taki wyjazd musiałby mi się opłacać, więc finansowo nie dogadałam się z żadnym z tych promotorów. Ale jakby finansowo była to atrakcyjna oferta, to mogę jeszcze na taką walkę wyjechać. Ja myślę, że jeszcze pewnie kilka lat co najmniej nikt nie strąci cię z tego topu, jeżeli chodzi o tą najlepszą polską zawodniczkę, natomiast pewnie wiele dziewczyn będzie próbowało. No fajnie, czy w mediach, czy w ringach eksponuje się chociażby Laura Grzyb, ale umówmy się, największe walki cały czas jeszcze przed nią. Czy ty w ogóle w którejś dziewczynie teraz widzisz potencjał, żeby rzeczywiście no, powtórzyła twoje sukcesy, tak? Została taką twoją naturalną następczynią? No właśnie Laura ma predyspozycję, fajnie, ma taki styl, który też pasuje pod zawodostwo. Walczy mocno, ofensywnie, idzie do przodu. Właściwie wszystko już udowodniła oprócz dwóch rzeczy, bo jeszcze nie miała szansy udowodnić, na przykład tego, czy potrafi wytrzymać z przeciwniczką, która mocno bije, bo jeszcze nie miała takiej rywalki, więc jestem bardzo ciekawa, jak się z taką pokaże. I dwa, co jak walka nie będzie szła po jej myśli, jak na przykład. Takie pierwsze kryzysy. Tak, tak. Gdzieś tam w środku walki już nie będzie miała siły, rywalka będzie przeważała, będzie wygrywała na punkty, co się stanie wtedy. Więc wszystko przed nią to jest zawodniczka młoda, która dopiero się rozkręca i jeśli okazałoby się, że te dwie rzeczy też zaliczy, też się okazało na plus, to jak najbardziej może sięgać po te najwyższe tytuły. Przegadaliśmy sobie tematy związane z boksem, zacznę teraz o tych najbardziej bieżących, czyli wiadomo, MMA. Zastanawiam się, czym jest rzeczywiście dla ciebie no, ten sport. Czy to jest jakiś króciutki tam przystanek w karierze, czy może jednak traktujesz to bardzo ambicjonalnie, na równi trochę ze sportem zawodowym, czy po prostu fajna zabawa, za którą jeszcze ci dobrze płacą? Traktuję to trochę luźniej niż traktowałam boks, a z drugiej strony, wiesz, no, charakter mam taki, że jak już uprawiam jakiś sport, to wiadomo, że wchodzi ambicja i bardzo bym chciała zakończyć przygodę z MMA również z czystym kątem, chociaż nie chcę, żeby to się zakończyło zbyt szybko. Problem jest taki, że ja chcę walczyć luźno, czyli we freak fightach, a z kolei ciężko mi tam znaleźć rywalkę, no bo wiadomo, że jest tam parę dziewczyn, które rzeczywiście coś potrafią, no ale też nie jest łatwo taką walkę zorganizować. Mogłabym oczywiście iść do MMA sportowego, ale tutaj uważam, że już jestem trochę stara, na to mam 38 lat i dopiero zaczynam przygodę z MMA, więc no nie uważam, żeby to był najlepszy pomysł, bo to mogłoby się skończyć kontuzją taką, która po prostu uniemili mi życie. Coś, nie wiem, jak się stanie coś poważniejszego z nogą, to nawet mogę mieć później problem w takim codziennym funkcjonowaniu, więc raczej bym w to nie szła, ale jakby się dało, to kilka walk w tych freak fightach chciałabym skończyć. No właśnie, powiem ci szczerze, ja tak za mocno aż tego ringu freak fightowego nie śledzę, jednak skupiam się na organizacjach sportowych, ale pewnie gdzieś dochodzą mnie jakieś nagłówki, jakieś newsy, jednak widzę, że no liczba tych dziewczyn jest ograniczona, jeżeli pojawiają się jakieś nowe, to niekoniecznie z backgroundem w sportach walki, no to pytanie, czy są dla ciebie perspektywy na co najmniej, wiesz, no kilka walk, żeby chociaż te 5-6 walk, tak jak mówisz, w tym sporcie zrobić. No i oczywiście na odpowiednim poziomie rywalki, tak? No właśnie, zobaczymy. Na razie widzę, że jest dosyć ciężko, ale trenuję cały czas i no wierzę, że uda się którąś dziewczynę namówić do walki. Na razie zgodziła się Anna Andrzejewska, która miała właśnie background sportowy, walczyła w boksie amatorskim, no cały czas jest w formie. Co prawda ostatnio chyba głównie zajmowała się treningiem siłowym, ale jednak no, wychodząc do mnie miała już dwie walki na koncie, więc ona była zdecydowanie odpowiednią dla mnie przeciwniczką. Teraz widzę takie rywalki jak na przykład Szeja, która też bardzo łatwo sobie poradziła w pierwszej walce, jest bardzo wysportowana, więc no właśnie celuję w kogoś takiego. Lil Masti jest teraz w ciąży, więc nie wiem, czy wróci. Jeśli wróci, to jeszcze to trochę potrwa. A chciałam się właśnie z nią zmierzyć najbardziej, bo jest niepokonana we freak fightach. I myślę, że właśnie walcząc z nią mogłabym zobaczyć, na jakim naprawdę jestem poziomie w tym sporcie. Ale fajnie, że wspomniałaś Anię, twoją pierwszą rywalkę, bo jak odpowiadałaś na pytania internautów na swoim Instagramie, to mi przykuło uwagę takie zdanie, że to powiedziałeś, że we freak fightach w sumie nie najważniejsze są umiejętności, ale to, żeby dwie strony chciały się ze sobą bić. Jeżeli chodzi o Anię, no to ona chyba to kryterium spełniła.
Tak, jak najbardziej. Właśnie te walki freak fightowe często są takie, że brakuje techniki. Techniki tam nie ma w ogóle w niektórych pojedynkach, ale dopóki te dwie osoby idą na siebie, to to się dobrze ogląda. Natomiast niestety często jest tak, że jedna osoba wyjdzie, dostanie jeden cios i od razu widać panikę, odwracanie, brak chęci walki. No i takie walki to jest kompletny klops. No ale niestety nie można tego uniknąć, bo trudno przewidzieć, jak kto zareaguje. To są naprawdę duże nerwy, duży stres. Wiem to, bo jednak mam tych parę walk za sobą. No wyobrażam sobie, że taka osoba, która całe życie siedziała na przykład przed komputerem, nie trenowała i nagle postanowiła bić się w oktagonie, stresuje się jeszcze bardziej niż my sportowcy, więc no, niektóre reakcje mnie nie dziwią, no ale są to na pewno takie reakcje, które psują oglądanie gali. Jak ty byś w ogóle porównała te dwa sporty, tak, pod kątem takich czynników pozasportowych, tak, czyli aspekty finansowe, medialne, bo ja uważam, że nawet twoja obecność gdzieś na środku karty w prime pewnie rozpoznawalnie dała ci więcej niż te najważniejsze walki o tytuły bokserskie. Trochę smutna konkluzja, no ale generalnie tak jest. Oczywiście już w kobiecym boksie pojawiają się coraz większe garze, zwłaszcza chociażby w Wielkiej Brytanii, ale żeby po nie sięgnąć, no to trzeba być w absolutnej topce. We freak fightach niekoniecznie. Tak, tak. W boksie kobiet zarobki na najwyższym poziomie już są bardzo przyzwoite. Jeszcze 5-10 lat temu można było tylko pomarzyć o takich zarobkach. Natomiast tak, rzeczywiście jest MMA w Polsce jest medialnie dużo bardziej rozwinięte. Widać to choćby po liczbie takich małych twórców, którzy mają jakieś swoje kanały, tworzą coś na YouTubie czy na Instagramie, bo jak weszłam właśnie w ten świat freak fightowy, to nagle zaczęłam dostawać dużo takich próśb o wywiad. W boksie dzwoniły do mnie tylko duże media. Prawda, gazety sportowe, czy jakieś portale ogólnopolskie, stacje telewizyjne. Natomiast tutaj cały czas piszą do mnie właśnie takie osoby, które sobie tworzą jakiś blog, czy mają kanał na YouTubie i takich osób jest mnóstwo, przez to właśnie ten ruch w mediach społecznościowych jest dużo większy, kiedy walczy się w MMA. Dużo osób w ogóle na początku przede wszystkim zestawiało słowo freak fight ze słowem patologia i powiedzmy sobie, że historycznie no niektóre organizacje sobie na taką łatkę zapracowały, natomiast ja zadam dosyć przewrotne pytanie, czy przypadkiem w boksie zawodowym nie ma więcej patologii niż we freak fightach, tak? To właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo mój były promotor Andrzej Wasilewski bardzo krytykuje freak fighty i właśnie często lubi nazywać to patologią, natomiast no, sam promował mocno zawodników, którzy pokazywali dużo gorsze zachowania niż wiele osób z tych teoretycznie patologicznych walk. Środowisko bokserskie też krystaliczne nie jest, mówmy się. Oczywiście, że tak, więc i jedni i drudzy mają dużo na sumieniu. Ja też nie jestem za tym, chciałabym to rozróżnić, bo niektórzy mówią, że o Boże, ja krytykowałam freak fight, a później walczyłam. Nie krytykowałam freak fightów, tylko właśnie promowanie patologii, bo nie przeszkadza mi, że nie wiem, jakiś raper zawalczy, czy jakiś youtuber, czy ktoś, ale jak ktoś słynie tylko z zachowań patologicznych, nic nie tworzy, nic nie osiągnął, tylko znany jest z tego, że tam, nie wiem, gdzieś tam pił przed kamerą i bił matkę, to nie uważam, że taka osoba powinna być promowana. Powiedziałeś, że będzie problem ze znajdowaniem ci rywalek, no to generalnie ja wiem, że tego problemu na pewno nie miałabyś przechodząc chociażby do KSW. No mamy tutaj przykład Karoliny Owczarz i dlaczego o niej wspominam? No bo też miała background pięściarski. No oczywiście pewna różnica skali, nie była nigdy na tym poziomie co ty. No też ma takie telewizyjne, medialne nazwisko i fajnie się tam odnalazła. Czy ty ewentualnie też na taki model jeszcze byś była w stanie się zdobyć? Czy myślisz, że największą przeszkodą no będzie w sumie to, co powiedziałeś, po prostu dosyć późno się zainteresowała się Lena? Tak, no wiesz, mam już swoje kontuzje, a wiem, że do takich walk w KSW musiałabym się przygotować na 100%, sparować na 100%, sparować z zawodniczkami, które rzeczywiście dużo potrafią, więc no to już byłoby trochę traktowanie tego sportu tak, jak kiedyś traktowałam boks. A ja postanowiłam, że to MMA to będzie taki mój pomysł na krótką emeryturę, zanim już rzeczywiście zostawię sport i zajmę się czymś innym, więc no raczej nie, chyba że, nie wiem, byłaby to jedna walka, jakaś ciekawa propozycja, może tak, bo kusi mnie to, rzeczywiście ciekawi mnie, natomiast raczej bym nie szła w jakieś podpisywanie dłuższego kontraktu. A jakikolwiek kontakt był? Z której ze stron? Tak, właśnie więcej propozycji miałam z takich
federacji sportowych niż street fighterskich. Z freaków miałam również od tych właśnie największych federacji, to były propozycje pojedynczych walk, ale ostatecznie okazało się, że nawet jak ja już się zgodziłam, to ta druga strona, rywalka, się wycofała. No i tak to niestety wygląda. Jeszcze zadam ci pytanie, czy jakiekolwiek inne takie dosyć dziwne, powiedziałbym, przygody typu punch down będziesz planowała? Only time I'm ever capping is when the show sell out. Most of y'all cannot imagine being a ghost to clout. Not respected or connected when the modem's down and quick to form a clown. Bo ja powiem ci szczerze, że troszkę przeraża mnie popularność tej organizacji, nawet nie w Polsce, tylko bardziej za granicą, tam w kierunku wschodnim. Ale w kierunku wschodnim to bardzo mocno. No to jest właśnie i w Rosji, i w Stanach. W sumie tak, takie skrajne kierunki. Tak, bo teraz właśnie wziął się za promowanie tego Dana White. A, to też tak. No i wiadomo, że był też... Paul, czekaj, to jest ten Logan, tak? Tak. Logan, Paul, był Schwarzenegger, więc rzeczywiście duże nazwiska biorą się za... mainstreamu. Tak. Powiem ci tak, mnie ten sport nigdy nie przerażał i wiem, jaki ma odbiór, ale ja akurat uważam, że nic złego w tym nie ma. Szczególnie w takiej odmianie, jaką uprawiamy w Polsce, czyli z tym stołem pomiędzy przeciwnikami, bo on rzeczywiście bardzo dużo daje. Natomiast no, rzeczywiście są tam straszne nokauty, był nawet wypadek śmiertelny, ale w boksie takie rzeczy zdarzają się no, w każdym miesiącu. Nie w Polsce oczywiście, ale ze świata spływają. No, w każdym miesiącu, naprawdę co miesiąc, jak ktoś czyta te portale bokserskie, to spływają jakieś wieści o śmierci po walce, śmierci w ringu, nawet w walkach amatorskich, więc to nie jest tak, że jak możemy się bronić, to jesteśmy bezpieczniejsi. To wszystko zależy, myślę, od tego, co jest w naszym mózgu i jeden po prostu ma predyspozycję. Znaczy, no nie powiem o predyspozycjach, bo głowa nie została stworzona do tego, żeby ją obijać w jakikolwiek sposób, ale jak już decydujemy się na te niebezpieczne sporty, no to jeden może całą karierę toczyć wojny i nic mu nie będzie, a drugi w debiucie niestety będzie musiał się już pożegnać z życiem. No, nie przewidzimy tego. No, dużo osób stygmatyzowało MMA, tymczasem dużo gorsze konsekwencje na takim trwałe neurologiczne, ma oczywiście boks i pewnie każdy, kto interesuje się sportami, o tym wie. Ale zapytam się ciebie już tak zbliżając się bardziej do końca, jak teraz w ogóle wygląda twoja rutyna treningowa, to znaczy czy ty szlifujesz tylko techniki zapaśnicze, nie, parterowe, czy jednak też skupiasz się na stójce, bo umówmy się, tą stójkę też troszeczkę trzeba zaadaptować do MMA. Tutaj w małych rękawicach to chowanie się za podwójną gardą niewiele nie ma, da. Nie ma, chociaż to też nie był twój styl, umówmy się, nigdy. Pod koniec już tak, wiesz, lubiłam się schować za podwójną, żeby już tak nie kicać. Ale rzeczywiście jest bardzo dużo różnic, przede wszystkim zupełnie inaczej się stoi i widzimy w tych walkach MMA, że pięściarze mają problem z przerzuceniem się na inną postawę. Właśnie teraz była bardzo ciekawa walka Kamila Łaszczyka z Ferrarim i niektórzy uważali, że po prostu Łaszczyk wyjdzie i tak bez problemu wygra, znokautuje. Ja wiedziałam, że będzie miał bardzo duże problemy, bo też wiem po sobie, jak to jest wyjść, jak całe życie uczą nas, żeby stać na tej tylnej nodze, żeby tam mieć ciężar ciała. No to w MMA musisz jest uważać na kopnięcia, tak, na sprowadzanie. Jest, no oczywiście, jest to podanie tak naprawdę nogi przeciwnikowi, żeby nas sprowadził. No i Kamil miał wielkie problemy. Wygrało to, że... No wygrał moim zdaniem styl życia, tryb życia, to, że Ferrari sportowo nie żył przez te ostatnie lata, właściwie nigdy, i kondycyjnie przez to nie wytrzymał trudów walki. Natomiast Kamil, mimo że technicznie nic nie umiał i przegrywał aż do prawie końca, przegrywał dwie rundy i dwie i pół. Ale na koniec po prostu znalazł w sobie siłę, bo dzięki temu, że tyle lat już trenował i żył zdrowo, to miał siłę, zachował siłę do końca i już powiedzmy charakterem wygrał tę walkę. Więc, no to jak to właśnie u ciebie wygląda w tym momencie, typowy dzień Ewy Piątkowskiej? Teraz trenuję dużo jiu-jitsu, bo to jest sport, który mi się spodobał, więc jiu-jitsu trenuję 4 razy w tygodniu. Mniej więcej 2 razy w tygodniu robię stójkę, a oprócz tego jeszcze sobie dodaję, wrzucam sobie mniej więcej raz w tygodniu bieg i zaczęłam też trenować nogi już ponad miesiąc temu, więc raz w tygodniu robię taki duży, ciężki trening nóg. Nie zapominasz o dniu nóg. Bo tak, teraz właśnie odpuściłam kompletnie górę, robię tylko nogi, bo przez wiele lat nie dbałam o nogi. Do boksu nie były aż tak potrzebne te mięśnie nóg.
wiadomo, że taka typowa sylwetka pięściarza to są takie dwie zapałki i rozbudowana góra. No i teraz stwierdziłam, że w tym MMA jednak, żeby unikać kontuzji, to muszę te mięśnie rozbudować. No dobra, skoro mówimy o treningu, to jeszcze powiedz mi, jak ty się dzisiaj bawiłaś na seminarium, bo oczywiście poziom zróżnicowany, zastanawiam się, jak w tej roli się odnalazłaś. No właśnie byłam ciekawa, co będą potrafić uczestnicy i byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo było kilku zawodników, tych młodszych, tych starszych i młodzik i seniorzy, były dziewczyny, które też startują, więc naprawdę dużo umieli. No ja się bawiłam bardzo dobrze, mam nadzieję, że uczestnicy też, że ich trochę wymęczyłam. Fajnie, w ogóle jestem pierwszy raz tutaj w klubie, w Szarku i muszę przyznać, że super klub, jeden z fajniejszych, w jakich byłam, bo jest dużo miejsca, są maty, jest ring, jest oktagon, co kto chce, klatka crossfitowa, więc rzeczywiście każdy sport można tu trenować. No tak, Ewa tak do nas ładnie powiedziała, to my jej na koniec troszeczkę posłodzimy, jak miałbym podsumować ten wywiad. Ewa Piątkowska, kobieta renesansu, no bo różne sporty, tak, to i rugby, koszykówka, boks, MMA, strzelectwo, w ogóle o tym jeszcze nawet nie powiedzieliśmy. Słuchaj, świetnie też odnajdujesz się w mediach i masz tak naprawdę fajną przyszłościową bazę związaną z wykształceniem IT, branża lotnicza, ekstra. Zastanawiam się, jak ty widzisz swoje życie po karierze sportowej. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie sport nie jest na pierwszym miejscu? Tak, tak. Powiem ci, że myślę, że jakoś tak gładko przejdę właśnie z tej kariery sportowej. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będę jak ci mistrzowie, którzy odchodzą 5 razy na emeryturę i wracają. Chociaż na pewnie czegoś mi będzie brakowało, ale myślę, że po prostu jak rekreacyjnie będę sobie trenowała, czy robiła to jiu-jitsu, na którym są cały czas walki, cały czas jest jakaś rywalizacja, to mogę się sprawdzić. Ewentualnie też mogę sobie znaleźć jakiś sport dla starszych ludzi. Jiu-jitsu na przykład, bo tam są też kategorie wiekowe, tam 40+, 50+, więc mam jeszcze czas, żeby i tam coś osiągnąć, jak będę dalej trenowała i będę robiła postępy. Ewa, dzięki za super rozmowę. Dzięki. Pierwsza linia frontu to my Szark, Szark, Szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz, Szark, Szark, Szark.